Cześć, witaj serdecznie w kolejnej lekcji, jak ćwiczyć skalę. No, tu już naprawdę zaczyna się zabawa, tu już nie jest takie, że no nie wiem, jak to tutaj, prawda, zastosować i tak dalej, i tak dalej. Być może jesteś w ogóle przytłoczony, czy przytłoczona tym, co mówiliśmy wcześniej, stopnie skali, interwały i te wszystkie rzeczy, które, dźwięki chromatyczne, dźwięki na gryfie. No, wiem, że to jest naprawdę dużo do nauczenia, ale jakby przejście tych elementów spowoduje, że tak naprawdę zaczniesz tworzyć muzykę, bo można się trzymać jakichś schematów, tak jak robiliśmy pentatonikę. Można się trzymać i grać na tej pentatonice, prawda, na tych schematach, ale nauczenie się dźwięków jest już, można powiedzieć, finalną taką jakby umiejętnością. Nauczenie się skal to jest tak samo już finalna umiejętność w grze na gitarze. Rozkminianie, że tak powiem, interwałów jest bardzo ważne i też jakby finalną umiejętnością, można powiedzieć. Te wszystkie rzeczy są jakby finalnymi umiejętnościami. Oczywiście można do tego dodać jeszcze warsztat improwizacji, różnych technik artykulacji, bo oczywiście o tym sobie jeszcze powiemy dopiero. Mianowicie w następnych lekcjach powiemy sobie dokładnie, jak ćwiczyć skalę. Ja rozróżniam dwa sposoby. Dwa jakby takie filary ćwiczeń. Pierwszy filar to jest filar mianowicie ćwiczenia mechanicznego, ćwiczenia schematycznego, czyli na przykład mamy stopnie skali, na przykład skala C-dur ma 7 stopni, no ósmy to jest powtórzenie pierwszego, więc jakby używam też numeracji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dlatego, żeby uwypuklić oktawę, czyli ten ósmy dźwięk wyżej, ten ósmy dźwięk, no, który, no, prawda, to jest powtórzeniem pierwszego, ale jakby od niego później dalej możemy jechać, prawda? Czyli można było tak naprawdę zaznaczyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. Tak samo można było zrobić 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i ten ósmy dźwięk jest dalej jakby pierwszym i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To zależy jak to powiedzmy się nauczy, jak komu wygodniej jest. Ja używam i jednego i drugiego właściwie, bo wiem, że wtedy na przykład numer 10 to już jakby jest ponad oktawę, prawda? Czyli jeden schematyczny. Na przykład mamy takie ćwiczenie, gdzie gramy stopnie skali. Jak pamiętasz z ćwiczenia pajączków, mieliśmy 1, 2, 3, 4 palce, mogliśmy ćwiczyć je na różne kombinacje, prawda? 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 4, takie rzeczy mogliśmy robić. To jeżeli tutaj już się pojawiają znowu nam cyfry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to możemy z nich stworzyć pewne schematy. O nich sobie powiemy w tej lekcji, która będzie dotyczyła właśnie tego jakby schematycznego ćwiczenia, takiego, można powiedzieć, mechanicznego. Na przykład 1, 2, 3, 4, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. 1, 2, 3, 4, 5. W ten sposób możemy zagrać, prawda? Czyli doszliśmy teraz interwałami, od prymy poprzez sekundę wielką, bo akurat jest w skali durowej sekunda wielka, tercja wielka, bo jest w skali durowej, kwarta czysta i kwinta czysta, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Jeżeli to byłaby skala molowa, to byśmy zagrali tak samo pierwszy, drugi, trzeci dźwięk, tylko że wtedy byłyby inne już interwały, na przykład skala c-moll. Ma po prostu pryma, sekunda wielka, tercja mała, kwarta i kwinta w ten sposób. Czyli tutaj musisz pamiętać właśnie jedną podstawową rzecz, że poruszamy się po stopniach skali. Czyli po prostu, jeżeli skala ma, prawda, tych 7 stopni, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu nie chodzi o interwały, bo interwały są jakby już zawarte, można powiedzieć, w przepisie skali. Czyli jakby interwały już mamy, to jest zupełnie osobna jakby bajka. Interwały determinują nam, czy ta skala jest wesoła, smutna, tak jak już mówiliśmy, jakaś brzmi jakoś arabsko, brzmi jakoś, nie wiem, mongolsko, cygańsko, japońsko, czy jakkolwiek. To już jakby interwały determinują to brzmienie tej skali. Jakby ten wydźwięk, te emocje, jakby można powiedzieć, taką barwę. Natomiast w tych ćwiczeniach właśnie trzymamy się na schematach opartych na podstawie właśnie tych stopni skali. No, to jest naprawdę bardzo fajny cały dział ćwiczenia, że tak można powiedzieć, bo my na podstawie tych schematów ćwiczymy mechanicznie rękę. Ćwiczymy jakiś schemat i po prostu ćwiczymy, osłuchujemy się też. Oczywiście, bo to nie chodzi o to, że robisz to jak automat, grać w kółko i w ogóle bez świadomości, tylko osłuchujemy się. Na przykład w tym przykładzie graliśmy od prymy do kwinty i to na przykład też jest często zadawane takie ćwiczenie przez jazzmenów, żeby właśnie te pierwsze 5 dźwięków skali sobie mieć wyryte na blachę, prawda? Wtedy, jeżeli my je powtarzamy w kółko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, już powstaje jakaś melodia, to trzeba przyznać, że już jakaś melodia się tworzy, ale też już jakby wykrywamy te interwały, które tam są zawarte, te emocje, tą barwę, tą jak zwał, tak zwał. Oczywiście nie powiemy sobie też wszystkich sposobów ogrywania tych jakby schematycznych, bo tych technik jest naprawdę bardzo dużo, bo o ile my możemy sobie zawrzeć ten schemat jakby tak liniowo, gramy po prostu C, D, E, F, G, A, B, C, C, D, E, F, G, A, B, C i tak dalej, od tego dźwięku do tego dźwięku na gryfie, od C do C, to gramy w poprzek ten fragment, prawda? Ale możemy zagrać to na jeszcze inne sposoby, to też sobie powiemy, to już będzie jakieś zadanie też domowe Twoje, ale możemy też to sobie zawrzeć, znajdywać dźwięki C, D, E, F, G, A, B, C, na przykład na dwóch najcieńszych strunach i tutaj ogrywać pewnymi schematami, można powiedzieć, dźwiękonależnymi, czyli jakby ten dźwięki muszą należeć do tej skali, której się poruszamy. To już nie jest pajączek, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Zupełnie granie skali chromatycznej, która właściwie brzmieniowo, ona nie ma jakichś takich walorów, ona tak no brzmi jak brzmi, no jak ćwiczenie jakoś tak, no nie wiem, można powiedzieć tyłka nie urywa, że tak powiem brzydko. Natomiast już ogrywanie tych skal schematami naprawdę brzmi rewelacyjnie. Nawet nie chodzi o to, że bo ktoś może powiedzieć, że no, ale gramy schematy i właściwie gdzie tu jest jakiś rozwój? Przecież tutaj nie można trzymać się schematów. No właśnie tu jest błąd, ponieważ schematy służą nam do nauczenia się pewnych też szybkich zagrywek, pewnego ruchu ręki, które nam coś chcemy na przykład szybko zagrać, jakiś fragment przy solówce, to nam to bardzo pomaga, bo mamy już to wyćwiczony ten ruch. Natomiast drugi filar, który ja używam i którego wszystkich uczę, to jest filar improwizacyjny, praktyczny, schematyczno-mechaniczny i improwizacyjno-praktyczny. Tak można to nazwać, może ktoś nazwać jakkolwiek. Na czym on polega? On polega na tym, że my po prostu ogrywamy skalę improwizacyjnie. Ja wiem, że teraz może to być powiedziane przez Ciebie, że ojej, improwizacyjne, no to zaraz, ja ledwo właściwie tą gitarę tutaj trzymam i ledwo ją ogarniam, a co tutaj on ode mnie chce, żebym to improwizował. No ale właśnie, tutaj chodzi o to, że łączymy też schematy z jakimiś fragmentami improwizacji. Improwizacja to nie tyle jest jakieś granie szybkiego tappingu, napierniczanie na tym gryfie, tylko to są pauzy, to są pociągnięcia, to są właśnie przytrzymanie dźwięku, żeby on wybrzmiewał dłużej. Bo niektórzy myślą, że improwizacja to jest po prostu im więcej tych dźwięków zagram, im szybciej, tym lepiej. Właśnie nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy po prostu tworzyli jakieś myśli muzyczne. Ja to nazywam po prostu myśl muzyczna, zdanie muzyczne, tak jak już mówiliśmy sobie. Zaczynamy od dźwięku tonicznego, gramy gdzieś, zostawiamy pauzy, przejścia, bendingi, flażolety, cokolwiek i kończymy na przykład na tym tak samo dźwięku tonicznym. Tu już naprawdę się zaczyna zabawa. Łączenie jednej techniki z drugą jest naprawdę rewelacyjna zabawa, tylko dla osoby, która zaczyna, może być to troszeczkę faktycznie, no poimprowizuj sobie. No i naciska, gdzie popadnie, no bo po pierwsze, no te dźwięki na gryfie jeszcze nie są obcykane, po drugie, no nie wiem, jak to miałbym zagrać, jakie tutaj za slajdy mam dać, a kiedy mam dać slajd, a kiedy jakiś hammer i tak dalej, no nie, więc jakby to jest problematyczne i zdaję sobie sprawę, że właśnie improwizacja to jest jakby jedną z najtrudniejszych rzeczy w grze na gitarze, na każdym instrumencie, ale wrócimy do tego schematycznego ogrywania skal. On nam pozwala tworzyć melodię. Bo jeżeli na przykład ja mam ćwiczenie, które będziemy sobie robili, że gram co trzeci dźwięk i się cofam do drugiego. Pierwszy, trzeci, drugi, czwarty, piąty. Właśnie tutaj połączyłem granie tego schematu z jakimś zakończeniem, oto flażoletem na dźwięku C, flażoletem zakończyłem całą tą, można powiedzieć, rozgrywkę, całą tą zabawę. Albo na przykład jeszcze co innego, na przykład gram pierwszy, czwarty, gram co kwartę, czyli pierwszy dźwięk skali, czwarty dźwięk skali, później drugi dźwięk skali, czyli później kwartę, czyli znowu piąty, czyli pierwszy, czwarty, drugi, piąty, trzeci, szósty. Na przykład coś takiego. Ta cała myśl muzyczna już się wywiodła, że tak powiem, wyprowadziła się z tego schematu, który grałem. On już jakby nam tworzył jakieś warunki melodyczne, jakąś podstawę melodyczną. Mógłbym równie dobrze na przykład zagrać 1-7, czyli pierwszy, siódmy, to będzie drugi, ósmy i tak później się przesuwać, tylko to wiadomo, to już wtedy się przesuwam na tych trzech strunach. Na przykład, czyli 7, to co to był za interwał? Wyciągamy karteczki. 7, co to był za interwał? Septyma. Septyma akurat tutaj, tu jest też bardzo jeszcze istotna rzecz, że jeżeli my gramy 1-7, to nie będzie septyma zawsze jakaś mała, tylko będzie septyma skalopochodna, że tak można powiedzieć. Czyli jeżeli gram pierwszy dźwięk i siódmy, to jest akurat, musiałbym zagrać septymę wielką, bo jest dźwięk B w tej skali. W skali C dur jest dźwięk B, a nie bez, czy tam ais. Jeżeli gram drugi próg, drugi stopień skali i chciałbym znowu zagrać septymę, to będzie to wtedy septyma mała, bo mamy dźwięk D i C. Bardzo fajne już takie szerokie brzmienie, bardzo to ciekawie zabrzmiało, prawda? Tak samo mogę na przykład zrobić według schematu oktawy, czyli znowu jakby gram oktawy według układu, który tutaj mam. Czasem on się może troszeczkę zmienić, na przykład teraz będzie oczywiście oktawa, 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 no, ale właściwie jeżeli mamy oktawę, to oczywiście się nie zmienia, prawda? Tu jest bardzo ważna rzecz, bo oktawa to jest ten sam dźwięk podniesiony o te 12,5 tonów do góry, czyli oktawy zawsze będziemy mieli to samo, tu się nie zmieni jakby układ ręki. To jest naprawdę fajna zabawa. Oczywiście tutaj grałem oktawę, no i przechodziłem, już zacząłem jakby improwizować. Widziałem, że z oktawy przechodziłem do septymy wielkiej, czyli dźwięk najpierw C, C, a później C, B. I teraz właśnie możesz powiedzieć, aha, czyli improwizujemy, mamy dźwięki ze skali. Dobra, muszę pamiętać, w jakiej skali się poruszam. To jest bardzo istotne. W jakiej skali się poruszam, czyli w takim razie, jeżeli wiem, że się poruszam w skali C, dur w tym wypadku, to mogę się poruszać po wszystkich dźwiękach na gryfie, które są z tej skali, prawda? C, D, E, F, G, A, B, C. Czyli wszystkie puste struny, wszystkie na 12 progu. No i tutaj już wybrane, to już się troszkę komplikuje, prawda? To już musimy nauczyć się tych dźwięków na gryfie. Ale Czyli jeżeli mogę się poruszać po tych dźwiękach na gryfie z tej skali, to właściwie mogę się poruszać po całym gryfie dowolnie, byleby trafić w te dźwięki. No właśnie, stąd się wzięła też ta improwizacja, co teraz zrobiłem, bo grałem dźwięk oktawę od dźwięku C, od dźwięku, cóż to był za dźwięk, piąta struna na ósmym progu, jaki to jest dźwięk, od dźwięku F, później od dźwięku B, czyli C, F, B. I stąd mi wyszła akurat taka melodyjka, bo ja mógłbym równie dobrze grać na przykład C, D. O, na przykład zrobimy eksperyment. Zrobię pierwszy dźwięk skali, oktawa, drugi, siódmy. Pierwszy, drugi, siódmy. Też zabrzmiało, też ciekawie zabrzmiało, takie miały troszeczkę bardziej skupione brzmienie, takie no mi to trudno określić jest, to pierwsze było takie bardzo szerokie, bo przeszliśmy od prymy do kwarty, przeszliśmy skalowo, prawda, C, a tu był dźwięk F, czyli C, D, E, F, C, D, E, F, prawda, 4 dźwięki. Dobra, to jest taki wstęp odnośnie tych ćwiczeń, które będziemy robili. Twoim zadaniem po tej lekcji jest po prostu zjeść troszeczkę orzeszków. Dobrze wpływają na mózg. To jest jedna rzecz. Wypić sobie kawusie i mieć otwarty umysł, bo ja doskonale sobie rozumiem, że włączasz wideo, patrzysz jak koleś gra, ale dźwięki muszą wychodzić w ćwiczeniach od Ciebie. Schematy, które ja podam, są schematami, które można ograć i ich się łatwo nauczyć, ale chodzi o to, żeby przekształcać schematy, które będziemy robić, w coś od Ciebie, coś Twojego. Tak jak ja tutaj robię, przekształcam schemat na coś mojego, co mi wychodzi z głowy, co mi wychodzi z ręki. Czasem nawet nieświadomie można coś ciekawego zagrać, po prostu operując tymi układami według skali, układami dźwięków według skali, prawda? Bo tu grałem C, F, B, a tutaj później grałem C, D, B, prawda? Mogę C, D, C, G mogę zagrać, mogę jakikolwiek inny interwał, mogę... Oktawy już same fajnie brzmiały, prawda? Tylko kwestia jest też tego kostkowania, tego tworzenia rytmu. To akurat na przesterku grałem, więc wreszcie zaczynamy grać na przesterze. Tak więc zjeść orzeszków, dobre na mózg. Ja specjalnie o tych orzeszkach mówię, po prostu chodzi o to, żeby mózg przyswoił, bo co z tego, że sobie pogramy i prawda, później na drugi dzień zapomnimy. Orzeszki bardzo dobrze wpływają na mózg, na przykład nerkowca. Kawusie się napić, kawusi i mieć otwarty umysł, na spokojnie podejść. Wszystko, czego nie zrozumiesz, możemy wyjaśnić. Wystarczy, że napiszesz na grupie, wystarczy, że napiszesz, skontaktujesz się po prostu ze mną, nie wiem, telefonicznie przez Messengera. Wszystko wyjaśni, więc jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałego, to wbija jak w dym i widzimy się już w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć!